Do czego chciałabyś przekonać ludzi? Chciałabym przekonać ludzi do tego, żeby byli e, otwarci na swoje marzenia e, i do tego, żeby się po prostu nie poddawali, żeby byli e, zawsze pewni swojego głosu. Mm -hmm. Co chciałabyś przeżyć? Chciałabym przeżyć. Co ja bym chciała przeżyć? Hmm. Chciałabym przeżyć coś takiego, co ludzie często mówią, upadek ego. E, że już ego nie kieruje ich życiem, i wydaje mi się, że to byłoby bardzo fajne uczucie. Tak jak słucham ludzi, którzy to przeżyli. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale tak, taki upadek ego, to wydaje mi się, że dla artysty całkiem cenna sprawa. No, nie wszyscy to przeżyli, ale. <laughs> co byś zrobiła, gdybyś była prezydentką Polski? O matko, jest tyle rzeczy, które bym zrobiła. Eee, fff, zmieniłabym rząd. <laughs> to jest raz, eee, dwa. Zabrałabym się za e, prawa kobiet, e, zabrałabym się za naszą edukację e, i zabrałabym się też za Trybunał Konstytucyjny. Co ostatnio tobą wstrząsnęło? Hmm. E, wydaje mi się, że wyda wydarzenia na Białorusi. Tak samo. Komu bez wahania y, pożyczyłabyś milion złotych? Moim rodzicom, mojej siostrze, <noise> e, tak, mojej rodzinie na pewno. Gdybyś była mężczyzną, to. Gdybym była mężczyzną, to. Wyszłabym popiegać w nocy sama. Gdy zamykasz oczy i starasz się zasnąć, to widzisz? Wizualizacje lubię robić sobie przed snem, wyobrażać sobie e, moje marzenia. Czy muzyk powinien być autorytetem? Tak. Chociaż nie, nie wszyscy. Uważam, że e, muzycy czasem e, nie są tylko muzykami, ale też są jakimiś postaciami może czasem nawet e, rozrywkowymi nie muszą być autorytetami. Z czego pod żadnym pozorem nie można w życiu zrezygnować? Zestawiania swojego szczęścia na pierwszym miejscu. I największy grzech młodości? Um, Moje młodości, największy grzech mojej młodości, kurczę. Um, być może właśnie um, brak stawiania siebie na pierwszym miejscu i to, to jest właśnie coś, co jest, teraz otwiera moje życie, to stawianie siebie na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo.